Szanowni Państwo, nośniki energii w Niemczech w ostatnich latach wzrosły o ponad 40%. No myślę, że powinniście nauczyć Niemców, patrzy się to na koalicję 13 grudnia, jak mają tworzyć swoją energetykę, no bo coś im nie wyszło, ponad 40% wzrosły. Przedstawiony projekt nie zawiera przepisów dotyczących zamrożenia opłat za usługę dystrybucji energii, co oznacza, że nie będzie uwzględniona strata państwowych spółek energetycznych, a jest to około 1 miliarda złotych, nie mówiąc już o stracie giełdowej, bo tym samym spółki energetyczne stracą na giełdzie. Kto za to zapłaci, kto to pokryje i jak będziecie z tego rozliczać spółki energetyczne, państwowe spółki energetyczne? Przedstawione przepisy nie są klarowne. Samorządy będą miały problemy z wypłatą świadczeń. Niechybni obywatele zasypią wnioskami urzędu o przyznanie bonu. I teraz znowuż, jak ci urzędnicy będą się mogli z tym poradzić i włodarze, gdzie już wiemy, że bon nie pokryje tak naprawdę kosztów energii. Szacuje się, że wzrost cen będzie o 30%. Co to też oznacza? Oznacza inflację. I pytanie, czy Ministerstwo Finansów dla tego projektu wyraziło swoją opinię i jaką? Dziękuję. Dziękuję i zapraszamy panią poseł Małgorzatę Traczka.